Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Po pierwsze gratulujemy serdecznie. 10. zwycięstwo na pewno na trudnym terenie, po niełatwym meczu jest satysfakcja. Dziękuję bardzo przede wszystkim. Spodziewaliśmy się, że będzie to ciężki mecz wyjazdowy. Też wiedzieliśmy, że po ostatnich zwycięstwach ze Śledzą z Polem, gdzie zrobiliśmy sobie tę przewagę, wiedzieliśmy, że te pierwsze mecze no nie możemy gdzieś stracić punktów i tej czujności. Ale wiedzieliśmy, po co tu przyjeżdżamy. No, chcieliśmy zgarnąć 3 punkty i najważniejsze, że się to się udało. Bramka zdobyta, wywalczony rzut karny. Rozmawialiśmy z trenerem, który podkreślił to, że dzisiaj kwaśny miał dzień konia zdecydowanie, ale mogło być jeszcze lepiej, bo w drugiej połowie też mogła wpaść jeszcze jedna bramka w twoim wykonaniu. Znaczy, no cieszę się, że wpadła ta bramka, bo gdzieś odblokowała ten mecz, bo wiadomo, trudno. Powiedzieliśmy sobie, że gdzieś tą pierwszą bramkę trafimy, na pewno będzie się łatwiej grało. No trochę jestem zły, bo niektóre piłki też wykładałem, gdzie mogę uderzać, no ale myślę, że najważniejsze są 3 punkty, że cały zespół zapracował na to i że zabieramy je do Chorzowa. Tego grania jest sporo, było wcześniej, teraz w maju szykuje się go jeszcze więcej. Jak nastawienie w drużynie bojowe, czy już powoli myślicie o tym, żeby do końca dobrnąć, czy jeszcze moc i zwarcie i gotowość cały czas na najwyższych obrotach? Nie, na pewno będziemy cały czas zwarci, bo jeszcze zostało połowę grania tej rundy, bo jeszcze 9 kolejek, 9 za nami. Więc na pewno nie możemy tracić tej czujności, bo jeszcze jest daleko do końca, musimy skrupulatnie iść mecz po meczu, ale chyba dla piłkarzy najlepsze jest granie co 3 dni i fajnie, że taki okres się zbliża. Czyli właśnie o to chciałem zapytać. W maju tego grania jest dużo, jest gęsto, raczej motywuje niż przeraża, rozumiem? Na pewno, no piłkarz jest meczy, tak wiadomo, lepiej się gra co 3 dni niż trenuje cały tydzień i czeka na następny mecz co weekend, więc my będziemy na pewno zadowoleni, że jest tak napięty terminarz i postaramy się, żeby jak najdłużej trwała pasa zwycięska. Za tę pasę 10 zwycięstw dziękujemy i trzymamy kciuki za kolejne punkty. Dziękujemy bardzo.